Księga Liczb, rozdział 31, część 2. I rzekł Pan do Mojżesza: policzcie, ty i Eleazar, kapłan, i naczelnicy rodów w zborze, zdobycz w ludziach i w bydle. Podziel tę zdobycz na pół pomiędzy uczestników bitwy, którzy wyruszyli do boju, i pomiędzy cały zbór. Zdobycz miała być policzona i podzielona, można powiedzieć, komisyjnie przez Mojżesza, Eleazara i naczelników poszczególnych plemion. Od wojowników, którzy wyruszyli w bój, pobierzesz jako daninę dla Pana po jednym na 500, zarówno z ludzi, jak z bydła, jak z osłów, jak z owiec. Weźmiesz to z ich połowy i dasz Eleazarowi, kapłanowi, jako dar ofiarny dla Pana. Z połowy zaś, która przypadła synom izraelskim, weźmiesz po jednym z 50, zarówno z ludzi, jak z bydła, jak z osłów, jak z owiec, ze wszystkich zwierząt domowych, i dasz je lewitom, pełniącym służbę przy przybytku Pana. Lewitów było więcej niż kapłanów, która przypadała kapłanom, miała pochodzić z łupu przydzielonego tym, którzy walczyli, i była to 1/100 całego łupu. A część przypadająca lewitom to miała być część wydzielona z tego, co otrzymali pozostali. W sumie 1/100 całości. Którzy walczyli, byli oczywiście wypremiowani, bo było ich tylko 12 tysięcy z 600 ponad tysięcy wszystkich spisanych zdolnych do walki w Izraelu. Także tylko mniej więcej 1/50 zdolnych do walki wyruszyła na Midianitów. Mojżesz i Eleazar, kapłan, uczynili tak, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Zdobycz stanowiąca resztki łupu, jaki zdobył lud wojenny, obejmowała owiec 675 tysięcy, wołów 72 tysiące, osłów 61 tysięcy, kobiet, czyli dziewcząt, które jeszcze nie poznały współżycia z mężczyzną, było wszystkich 32 tysiące. Tutaj jest w tłumaczeniu użyte słowo resztka. W tekście hebrajskim tego nie ma. To był cały łup. Midianici musieli być stosunkowo licznym narodem. Dziewczynek pozostało przy życiu 32 tysiące. Można się domyślać, że zdolnych do walki mężczyzn musiała być podobna ilość, przynajmniej. Mimo to 12 tysięcy Izraelitów było w stanie ich pokonać. Połowa stanowiąca dział tych, którzy wyruszyli do boju, wynosiła owiec 337 500. Danina dla Pana z owiec wynosiła 675. Wołów 36 tysięcy. Danina zaś z tego dla Pana 72. Osłów 30 500. Danina zaś z tego dla Pana 61. Ludzi 16 tysięcy dusz. Danina zaś z tego dla Pana 32 dusze. Od razu po podzieleniu zdobyczy wyliczono, ile należy dać Eleazarowi, a w jego osobie kapłanom. Daninę ściągniętą jako dar ofiarny dla Pana przekazał Mojżesz Eleazarowi, kapłanowi, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Z połowy zaś, która przypadła synom izraelskim, a którą Mojżesz oddzielił od części przeznaczonej dla wojowników, było tego, co przypadło na zbór: owiec 337 500, wołów 36 000, osłów 30 500, ludzi 16 000 dusz. Z połowy, która przypadła synom izraelskim, wziął Mojżesz po jednym na 50, zarówno z ludzi, jak z bydła, i dał lewitom, pełniącym służbę przy przybytku Pana, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Podobnie też od razu przy przydzieleniu drugiej połowy pobrana została część dla lewitów. Wtedy przystąpili do Mojżesza ustanowieni nad tysiącami wojska, dowódcy tysięcy i setnicy, i rzekli do Mojżesza: my, Twoi słudzy, policzyliśmy wojowników, którzy byli pod naszym dowództwem, i nie brak z nas nikogo. Wojna z Midianitami była niezwykła. Bóg sprawił, że nikt z Izraelitów nie zginął, pomimo tego, że przeciwnik
był liczniejszy, nikt z Izraelitów nie zginął. Jako dar ofiarny dla Pana przynosimy każdy to, co znaleźliśmy ze złotych przedmiotów, czy bransoletę, czy naramiennik, czy pierścień, czy kolczyk, czy naszyjnik, aby dokonano za nas przebłagania przed Panem. Mojżesz i Eleazar, kapłan, przyjęli od nich to złoto, wszelkie kosztowne. Dowódcy byli wdzięczni Bogu za tak niezwykłą opiekę i postanowili oddać swój łup. A było wszystkiego złota, które zebrali dla Pana, od dowódców tysięcy i od setników 16 750 cykli. Licząc cykl jako 11,4 grama, było tego złota ponad 190 kg. Zwykli żołnierze łupili każdy dla siebie. Czyli to nie było całe złoto, które zostało zdobyte na Midianitach. Mojżesz i Eleazar przyjęli to złoto od dowódców tysięcy i od setników i zanieśli je do namiotu zgromadzenia, aby Pan łaskawie pamiętał o Izraelu. To złoto zostało wniesione do namiotu zgromadzenia, zostało oddane Bogu. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszył kiedyś tam Abram ze swego chaldejskiego. Powiedział, że przyszedł taki czas i usłyszał. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już czekasz tyle lat, by zacząć z Bogiem żyć prawdziwie. Powierzysz, że przyjdzie taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już tracisz życia sens, masz dość świata, ludzi, samego siebie. Lecz uwierz, że przyszedł taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest.